czytania narodowego jest piękna, mądra i nasza szkoła, zespół szkół w Kietrzu od początku włącza się w te projekty. Staramy się każdego roku, by projekt ten, by to nasze uczestnictwo wyglądało inaczej, oryginalnie. Rok temu była to przestrzeń kościelniaka i przedstawienie teatralne w plenerze. Natomiast w tym roku proponujemy próbę czytaną, próbę stolikową, w której biorą udział zaproszeni goście. To jest również nasz cel, żeby co roku zaprosić do tego projektu, do tego czytania innych gości, gości, którzy zresztą chętnie na to się zgadzają. I celem tego udziału w projekcie jest chyba jedno, żeby propagować wiedzę o literaturze, żeby uczyć czytania, żeby wysłuchać też tekstów z kanonu literatury polskiej, czytanych w sposób wzorowy, prawidłowy. Dzisiejsi goście to przedstawiciele Urzędu Miasta, naszej Biblioteki Miejskiej, pracownicy Urzędu Miasta, nasi pracownicy szkolni i uczennica, a także w brawurowej roli wystąpił nasz ksiądz. Witamy wszystkich widzów zgromadzonych dzisiaj w auli Zespołu Szkół w Kietrzu. Witamy nauczycieli, uczniów. Witamy gości z Nowej Cerekwi i specjalnych gości, których za chwilę przedstawimy. Okoliczności naszego spotkania są chyba wszystkim znane, ponieważ w całej Polsce 4 września 2021 roku odbędzie się kolejna odsłona Narodowego Czytania. A czytamy dzisiaj książkę Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność Pani Dulskiej, która nie jest powieścią, nie jest też zbiorem wierszy, a czym jest, przekonamy się za chwilę. Nasze szkolne czytanie będzie miało charakter niecodzienny, ponieważ będzie przebiegał tak, jak ma to miejsce w teatrze, zanim rozpoczynają się próby sceniczne. Przy stoliku spotykają się aktorzy i reżyser na tak zwanych próbach stolikowych. Jest to wstępne czytanie poszczególnych scen z podziałem na role i rozmowy o charakterach bohaterów. Akcja przedstawienia rozgrywa się w mieszczańskim salonie na przełomie XIX i XX wieku. Nie zobaczymy dzisiaj tego salonu, ale możemy sobie go wyobrazić. Salon to solidne meble, dywany, sztuczne kwiaty, wysoki połysk, a nad tym wszystkim panuje pani domu, czyli pani Dulska, która już taka porządna nie jest. A oto nasi szanowni goście, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. W rolę reżysera wcieli się pan Jerzy Dębina, pracownik Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. Panią Julia Siewiczową przedstawi i przeczyta jej kwestię pani Sylwia Maciaszczyk. Rolę główną Anieli Dulskiej powierzyliśmy dziś pani dyrektor Annie Ludwikowskiej Wierzchowskiej. W postać pana domu Felicjana Dulskiego wcieli się pan burmistrz Marceli Kłogiewicz. Pani Dulskiej przedstawi kierownik Miejskiej Biblioteki w Kietrzu, pani Marzena Pawęska. Postać lokatorki, jakież znamienne, bo chyba dzisiaj pani burmistrz faktycznie tutaj w szkole jest taką lokatorką, otworzy nam pani burmistrz Dorota Przysiężna-Batos. Drugą córkę pani Dulskiej poznamy dzięki pani dyrektor, pani Danucie Macewicz. Postać Hanki wcieli się wasza koleżanka, uczennica klasy 3 B liceum, Marta Telega. I ostatnią, ale bardzo charakterystyczną i zepsutą postać, zagra nasz ksiądz, Jan Jabłuszewski. Popatrzcie, posłuchajcie fragmentów sztuki Gabrieli Zapolskiej, a potem przeczytajcie całą książkę. Witam panów.
tam szczególnie Sielnica. Naszego. I teraz chciałbym powolutku wprowadzić w to, co będziemy dzisiaj czytać. Będą to fragmenty oczywiście tekstu nazywanego Tragi Farsą, to moralność pani Durskiej, Gabrieli Zapolskiej, dzieło w swej wymowie tragiczne, jednocześnie prześmiewcze, jak to bywa z farsami. Postaci występujące w tej sztuce mają wyraziste charaktery i może o nich sobie troszeczkę porozmawiamy. Pani wciela się w rolę Anieli Durskiej, to postać tłowa, ale mało w niej cech pozytywnych. Kim jest ta bohaterka? No, na pewno cechuje ją hipokryzja, czyli dwulicowość. Jest bardzo skąpa, ciągle podnosi czynsz mieszkańcom swojej kamienicy, choć remontów nie przeprowadza. Lubi rządzić innymi i chyba dlatego często wrzeszczy, a nie mówi. Jest typową drobną mieszczanką. No tak. Mojej postaci zależy na tym, co powiedzą ludzie. Jest uzależniona od ich opinii i bardzo boi się skandalu. Wszyscy mają o niej mówić z szacunkiem, choć niekoniecznie zasługuje na szacunek. Manipuluje swoim mężem Felicjanem. Przede wszystkim dziećmi. Nie widzi romansu własnego syna Zbyszka ze służącą, bo tak jest wygodnie. Bardzo dobrze. Tak ją pani zagra. Mężem pani Durskiej jest Felicjan. Ale w sztuce wypowie tylko jedno zdanie. Durska mówi, Felicjan milczy. Co wie o jej córkach? Ja gram rolę Hesi. Jest to przyszła pani Durska, ma najgorsze cechy swojej mamy i w przyszłości stanie się tak samo zepsuta jak ona. Tak, bardzo dobrze powiedziane. Druga córka, Mela, jest inna, ale dlatego, że jest skrajnie naiwna i łatwowierna. Według Zbyszka i tak będzie z niej w przyszłości kolejna Durska. Tak, moja postać jest chyba najbardziej pozytywną postacią w sztuce, ale zamyka się w sobie, boi się krzyczącej wiecznie matki. A co wiemy o Zbyszku, jedynym synu pani Durskiej? Czy Durska zgadza się z jego postępowaniem? Przecież on uwielbia kawiarnię, nocne życie, często wraca do domu nad ranem w stanie upojenia alkoholowego. Taki syn to dla Durskiej tragedia, bo co ludzie powiedzą? Lepiej, żeby siedział w domu. W ten sposób moja postać buntuje się przeciwko matce Kołtunce. Zbyszko ma romans ze służącą Hanką. Wykorzystuje biedną dziewczynę, a matka o wszystkim wie, tylko przymyka na to oczy. Kiedy Zbyszko jest u Hanki, siedzi w domu, a o to przecież chodzi. Tak, w dodatku Zbyszko jako jedyny buntuje się przeciwko matce Kołtunce. Zbyszko ma romans ze służącą Hanką, wykorzystuje biedną dziewczynę, a matka o wszystkim wie, tylko przymyka oczy na to. Kiedy Zbyszko jest u Hanki, siedzi w domu, a o to przecież chodzi. Tak, w dodatku Zbyszko jako jedyny zbuntuje się przeciwko matce i będzie chciał się ożenić ze służącą, ale przecież Aniela Durska na to nie pozwoli. Woli wręczyć dziewczynie łapówce, niż mieć za synową zwykłą kucharkę. Co ludzie powiedzą? Oczywiście wiemy, kto wygra. Tak, wygra Durska. Zbyszko stchórzy, bo się Durskim urodził i dulszczyznę, czyli zakłamanie, ma we krwi. Tak, bardzo dobrze. Tak to ksiądz musi zagrać. To będzie dla księdza wymarzona rola. Kolejna postać to Hanka,
służąca w domu Dulskich. Tak, moja postać jest przez wszystkich wykorzystywana. Jest w domu Dulskich popychadłem. Kiedy zachodzi w ciąży ze Zbyszkiem, musi odejść, bo tak postanowiła pani Dulska. Dulska daje łapówkę i pozbywa się kłopotu, a Zbyszko wycofuje się z propozycji małżeństwa ze służącą. No właśnie, Dulska wychodzi z tej sprawy bez szwanku. I nadal wszyscy w tym domu będą żyli po Bożemu. Jest jeszcze postać lokatorki. To kobieta, która z powodu zdrady męża chciała popełnić samobójstwo. Dulska szaleje z rozpaczy, że pod jej kamienicą stało pogotowie. Taki skandal. Zupełnie nie interesuje się losem lokatorki. Moja postać chciałaby nadal mieszkać w kamienicy pani Dulskiej. Ta jednak wyrzuci ją w środku zimy z powodu skandalu, jaki wywołała. Dulska kolejny raz pokaże, jakim jest człowiekiem. Ciekawą postacią jest Julia Siewiczowa, spokrewniona z Dulską. Jest tak samo pozbawiona zasad moralnych jak Dulska. Obie są siebie warte. Potrafi jednak czerpać z życia przyjemność. Farbuje włosy, maluje się, więc Dulska uważa się za lepszą od niej i potępia jej niezależność. Julia Siewiczowa pomaga Dulskim wyjść cało ze skandalu z Hanką. No dobrze, znamy postaci, a więc teraz czytamy pierwszy fragment. To akt pierwszy, scena piąta. Zbyszko wraca do domu nad ranem. Dom nazywa zakładem. Proszę, czytajcie państwo z zaangażowania. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszło. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz. Powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem, w nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były, tak ładnie śmierdzisz cygarami, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną, poczekaj, ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpę, ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery, po nocnych kawiarniach, jak ty. Ładna edukacja, ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym... Mamciu, Zbyszko wrócił. Cicho bądź. Jesteś? Jestem i znikam. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela, do gam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc? Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony! To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorsze biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż chat. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha, no, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę. Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, na tą cię mlekiem swym karmiła, żebyś nacze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach wyuczył? Było mnie chować mleczko mączką Nestla, podobno doskonała.
No, nie martwiłmy się, pani Dulska, ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sobki. Ciężkie czasy. Nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia? Myśl. To wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak. Do, co mamcia może wiedzieć? Którymi to drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja, Kołtuna? Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Dobrze. Proszę państwa, scena dziewiąta. Rozmawia, Dulska rozmawia z lokatorką, której wypowiada mieszkanie w środku zimy. Proszę. Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym ja na pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić. A więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani mnie nie zmusza do sprawienia jej przykrości. Czy pani ma mi co do zarzucenia? Ach, proszę pani, to już przechodzi granicę. A skandal, który pani przez swoje otrucie wywołała? A więc o to chodzi? A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz? Dzieci i psów nie mieli ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą? Pogotowie? Jak przed szynkiem, gdzie się pobiją? Ależ proszę pani, wypadek może zdarzyć się wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymienione nazwisko Dulskiej. Nazwisko moich córek. Przy takim skandalu. Ależ proszę pani, chyba pani zna przyczyny i... Wielka afera, że pani mąż... No i ta dziewczyna. To swoja rzecz. Ależ to była moja sługa. To szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam. Skoro się przekonałam... Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. I jeszcze jak się to skończyło? Cała komedia. Gdyby pani była umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że to niby śmierć, to zawsze coś niby, ale tak no, powiadam pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią, patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani. Każda jest samobójca, to już musi być szalona i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To jest tchórzostwo. Tak jest, tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny. A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodzi o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika, nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani! Na to mamy cztery ściany i sufit,
aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak to już jest i żadne nic nie pomoże. Dobrze. Kolejna scena to akt drugi, scena 15. Duska dowiedziała się od Julia Siewiczowej, że Zbyszko ma romans z Hanką, która jest z nim w ciąży. Zbyszko, Zbyszko. A ty tu? Nie wychodź, mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem już o co chodzi i pokazała mama by wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Bruchowic czy na Zamarstynów. To moja rzecz. Bezwstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał? O, przepraszam. Tym byle kto to mam być ja? Tego już zanadto. I to ciocia tak mówi. A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, będzie kłamstwo. Takie jak ty, nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. Ach. Nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, a na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie! Nie kłamie! Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie, co to za ścianę byle nie wyszło, ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! Ale chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria, szlak mnie trafi! Mamo, przebacz im. Błogosław! Odczep się! Hanka, rzuć te łachy, zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się z tobą ożenię. Rany boskie! Ja nie pozwolę! To się na nic nie zda. Zbyszko, upamiętaj się. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? No ruszę się! Ty, ojciec, przeklij go! Czy co? Może się upamięta? To na nic. Tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie! Jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu, to... To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz! Felicjan, odezwij się! A niech was wszyscy diabli. Nie wytrzymam, no daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Dobrze. I na koniec przeczytamy sobie akt trzeci, scenę 14, w której wszyscy w domu Dulskich, w której wszystko w domu Dulskich wraca do normy. Skandalu nie było, ludzie nie będą plotkować. Ach, co za dzień, Jezus Maria, no ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja przejść musiałam. 1000 koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Trzeba było dać tej Hance łapówkę. No tak, tak. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. I ja dostałam migreny z tego wszystkiego.
Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli. Ciocie to nic już nie nauczy. Czegoż to ma mnie uczyć? I kto? Ja sama, dzięki Bogu, wiem, co i jak się należy. Zbyszko, idź do biura. Hesia, kurze ścierać. Mela, Gamy, Felicjan, do biura. No. Znowu będzie można zacząć żyć po Bożemu. Dziękuję bardzo. Witam was wszystkich serdecznie. Jako, że jestem jednym z autorów takiego projektu, który będzie realizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. Ten projekt dostał bardzo dużą dotację i chciałbym was zaprosić do uczestniczenia w tym projekcie. Jako, że przewidziane są tam warsztaty recytatorskie, które będę między innymi ja prowadził. Dotyczyć będą one literatury pod tytułem Poezja Norwida i proza Olgi Tokarczuk. Będę próbował was uczyć tekstu, czyli możecie wiersz zapamiętać w ciągu 5 minut, każdy z was, jeżeli weźmie udział w tych warsztatach, to jest jedno. Ale najważniejsze, co chciałbym wam powiedzieć, to to, że projekt ten będzie trwał 2 lata i w następnym roku będziemy mieli zorganizowane tam dosyć sporą sumę na tak zwane inicjatywy oddolne, więc gdybyście się mogli już teraz zastanowić, co chcielibyście zrobić w następnym roku, czy gdzieś pojechać, czy zrealizować jakiś inny plan, na który macie ochotę, to wtedy my wam damy na to pieniądze. Ale musi to być wasza inicjatywa, nie nauczycieli, nikogo więcej, tylko po prostu wasza. Zastanawiajcie się już teraz nad tym, co... Ja później przyjdę tutaj do szkoły pewnie i opowiem, jak to musicie skonstruować, żeby ten wasz projekt był miał szansę, bo chyba sfinansujemy od 5 do 6 czy 7 projektów, także jest spora szansa dla każdego z ośrodków, bo mamy też jeszcze Pilcz na siedle Syrykiew, Dzierżysław i Kietrz. Także prawdopodobnie te środki zostaną dla was przeznaczone i tylko pomyślcie z głową, jak to najchętniej wydać. Pamiętajcie, nie za daleko, nie wjeżdżajcie do Wenezueli, bo może zabraknąć nam na to pieniędzy, ale tutaj po Europie możemy śmigać śmiało. To jest jakby jedna rzecz. Te warsztaty, do tych warsztatów recytatorskich was zapraszam jeszcze raz. Dlatego, że oprócz tego, że możemy się bardzo łatwo i szybko nauczyć na pamięć, to jeszcze będę opowiadał o takich żelaznych technikach, które korzysta się w trakcie mówienia tekstu. I to na razie wszystko, resztę będę systematycznie próbował wam tutaj sprzedawać. Dziękuję. W takim razie dziękujemy, proszę, prosimy o to, rozeszliście do nas. Jeszcze raz prosimy o oklaski dla naszych. Proszę, ten gości.